Witam wszystkich. W moim Mondeo padł czwarty wtrysk, więc pora na wymianę, ale zanim się wymieni na ten docelowy, no to sobie zobaczę obdukcję tego starego, co to mogło się zepsuć, co to mogło się oszkodzić. No i na pierwszy rzut oka, co zobaczyłem, to przy główce naszego wtryskiwacza, tutaj gdzie mamy dyszę, było całe zaklejone po prostu osadem. Także wtryskiwacz nie miał jak wypylać swojego paliwa, no i po prostu wszystko walił w powrót. Także czwarty wtryskiwacz dlatego mógł nie działać, że tak powiem. No i rozkręcę sobie go. Już sobie wcześniej na imadle go wziąłem, potraktowałem lekko. No i zobaczymy, co jest w środku.